Franciszek Kopeć mnie uczył, Kowalska troszeczkę. Mam wielu mistrzów. Ja staram się być przy tych ludziach jednak cały czas uczniem, ale dla niektórych młodych ludzi z kolei już mogę przekazywać tą wiedzę, którą ja nabyłem od wielu ludzi starszych, zajmujących się tym, bo dzisiaj jest bardzo mało już prawdziwych kowali w Polsce. Jednym z moich autorytetów to jest właśnie pan Andrzej Słowik z Podbeskidzia. Bardzo dobry kowal, dużo mnie też nauczył, dużo wskazówek różnego rodzaju i duży szacunek mam właśnie do tych mistrzów. Przeciąć teraz ładnie to na pół i z tego już wyjdzie. No. Tu im to nacinać. Co? 20 lat temu, jak przyszedłem, kuźnia miała być rozebrana. Ówczesny radny, kiedyś mi się przyznał, jak już radni uznali, że dadzą mi na próbę na jakiś okres czasu tą kuźnię. Ale to było z takim troszeczkę powątpiewaniem, że raczej się szybko zmęczę, pół roku i to odpuszczę, ten temat. Tak mi kiedyś powiedział tam ówczesny radny, który już notabene nie żyje, że myśleli, że ja po prostu tak ze wspomnianym zapałem. Jestem już w tej chwili 20 lat, ale plan jaki był, to miała być rozbiórka tego budynku. Ja go zastałem zupełnie pustego, nie było nic, musiałem wyposażyć, po całej Polsce jeździłem, zbierałem te narzędzie, to była ciężka praca w ogóle pozbierać, uzupełnić. Było u mnie kilku kowali z polskich, liczących się kowali, jednoznacznie stwierdzili, że tak jak moja kuźnia jest w narzędzia wyposażona, to rzadko która w Polsce. Bo mam dużo starych, bardzo ciekawych, zabytkowych narzędzi. Nie jestem w stanie ich wszystkich pomieścić tu na dzień dzisiejszy, ale ogólnie jestem, ten klimat kowalski jest zachowany, dużo narzędzi jest, mam się czym pochwalić. W czasie zaborów był taki przepis, że każda wioska powinna mieć kuźnię ze względu na rozwój rolnictwa i ja podejrzewam, że, bo ona jest 1885 roku, ta kuźnia, były to czasy zaborów i w zaborze pruskim po prostu, jak było jakiś, to się kreis nazywało wtedy, powiat, to, czy miasto takie gminne, jak w dzisiejszych czasach, budowało na wsiach kuźnie po prostu, żeby rolnictwo mogło lepiej funkcjonować, żeby się bardziej rozwijało. I to był nawet taki przepis prawdopodobnie. Każda wioska powinna mieć jednego kowala. Wiesz co, z Niemiec je czasami wożą. Kowal bardzo dobrze zarabiał z tego tytułu, że podkuwał konie. Z reguły już w późniejszych czasach kupowali na GS-ach podkowy. Sami podków aż tak nie robili. Zdarzało się, ale to rzadko. I kowale bardzo ładnie zarabiali. Tak samo jak dzisiaj na przykład ludzie handlujący oponami. To jest podobna sytuacja. Dzisiaj ktoś, kto ma wymianę i sprzedaż opon, bardzo, to są majętni ludzie z tego tytułu, że transport zawsze płacił. Z momentem, gdy spawarka weszła na wieś, i konie przestały jeździć, kowal wiejski przestał praktycznie żyć. Musiał po prostu przebranżowić się na jakieś inne kowalstwo. Tym samym no, już to kowalstwo przestało mieć rację bytu. Ja ostatnio tutaj, żeby coś zarobić na tym kowalstwie, parę groszy, żeby przeżyć, staram się robić galanterię metalową typu świeczniki, różnego rodzaju ozdoby, żyrandole, renowacje różnych starych elementów. Na przykład zrobiłem parę renowacji żyrandoli kościelnych, świeczniki różnego rodzaju, sakralne takie elementy. To mi daje tam troszeczkę możliwości przeżycia w tym hałasie. Ten chyba jeszcze nie jest wyważony, właśnie muszę go troszeczkę potknąć, teraz zawinąć też. Tam mam gdzieś nawet przygotowane na kilka służyt, takie kiedyś. Jest mokre. Mam pazury pokute, jedną bierę.
Fajnie? To z jednego kawałka, to nie jest kawałka. Tam troszeczkę wiesz, po kliniczkę sobie podjechałem, nie? Bo to nie jesteś w stanie tak tego odciąć, ale to jest normalne. Ja się czuję tym ludziom potrzebny, bo właściwie pieniądz z tego tam nie ma, ale ty zawsze to komuś naoszczę, co coś tam wykuje, siekierę wyklepię, bo tacy klienci się jeszcze zdarzają, ale tą siekierę to tam z 2-3 na miesiąc jest tak, że żeby z tego żyć normalnie, to trzeba w innym kierunku trzeba iść z tym kowalstwem, właśnie ozdobnym bardziej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Ja masz? Starczy ci? Ludzie sobie nawet nie zdają sprawy, ile wykucie jakiegoś elementu stwarza kłopotu i wysiłku. Można to zauważyć, dzisiaj na przykład jest dużo oszukanego takiego kowalstwa, gdzie są rzemieślnicy, zamawiają albo jeżdżą do dużych marketów, kupują elementy, spawają i mają szyldy kowalstwo artystyczne, które nie mają w ogóle jakiegokolwiek związku z kowalstwem. Bo to jest z reguły wszystko nowymi technologiami, migomatami, spawane, skręcane pręty. Jak ktoś widzi, że jest skręcony kwadratowy pręt, to myśli, że to jest jakiś wielki wysiłek. To jest na zimno, bez temperatury wykonywane, także... Są pewnego rodzaju operacje, gdzie drugi człowiek jest bardzo potrzebny. Nie zawsze mam tego drugiego człowieka, nie stać mnie na utrzymanie jakiegoś pracownika, ale czasami tam, jeśli kogoś ze znajomych poproszę, to przyjdą mi tam chwilę pomóc. Są operacje typu cięcie albo wykuwanie jakichś wzorków, gdzie jest potrzebna trzecia albo i czwarta ręka i bez tego jest ciężko to zrobić. Nieraz daję sobie jakoś tam radę, ale to jest, jeszcze raz tak długo się robi. W dwójkę dużo więcej można szybciej zrobić. Ale z kolei większość robót tak i tak jestem zdany na to, że sobie sam zrobię, wykuję te czynności. Ten człowiek mi jest czasami na pół godziny albo na 10 minut potrzebny, także jest problem, bo tak to często ludzie przychodzą, a akurat jakby ktoś był potrzebny, to nie zawsze jest pod ręką. Tak? No. Weź to mniejszy na razie, tam któryś. I tak sobie potrzebny, tak sobie tylko w ten sposób kiekuję. Zawsze to jest, bo wydaje ci się, że to jest niewygodne, ale jak trochę pokujesz, to jakieś bociana bym z tego chciał zrobić. A to by nie. Fajny dziób wyczerwany weź, nie? Taki dłuższy, taki inny zrobiłem. Ja muszę go później skręcić i jakoś bociana coś z tego wyćwiczyć jakiś. Trzeba przemyśleć. Tym jedziemy czy tym dużym? Możemy dużym. Ty tak zbierasz. Raz, dwa, ja będę mówił. Nie? Miałem warsztat naprawy rowerów, kiedyś troszeczkę lakiernictwem tam z kolegą się zajmowałem. W HIF-ie pracowałem jako tokarz, ale wszystko miało jak gdyby... Właściwie poszedłem w drugą stronę, bo z reguły wszyscy jak gdyby chcą iść do przodu, a ja poszedłem do tyłu, żeby jeszcze jakby bardziej korzenie tego mojego zawodu zgłębić. Poprzez obróbkę plastyczną metalu doszedłem do tego, że jednak to jest dużo ciekawsze jak obróbka z krawaniem, czy dzisiejsze nowe technologie, które faktycznie wyprzedzają wszystkie te stare technologie pod pewnym względem, ale nie wszystko jednak idzie nowymi technologiami jeszcze wykonać. Weźmy na przykład sam młotek. Młotek jest urządzeniem bardzo starym, prehistorycznym, a do dziś jest używanym i właściwie warsztat jakiś taki ślusarski, mechaniczny czy jakiś inny bez młotka nie ma w ogóle racji bytu, bo jest to narzędzie naprawdę od tysięcy lat używane przez różnych ludzi, od kamiennego młotka, dzisiaj żelazny, dzisiaj są nowoczesne młotki różnego rodzaju, ale ten młotek cały czas jest w użyciu. Ja obcuję z młotkiem i z kowadłem na co dzień, bez tego właściwie nic bym nie zrobił, także tu też należy wziąć udział, że to co kiedyś ludzie wymyślili cały czas jest jak gdyby w użytku i młotek w niezmiennej swojej formie funkcjonuje przez tysiące lat już. Ja widzę przyszłość tej kuźni w sensie takim edukacyjno-kulturoznawczym dla młodzieży, bo często dużo wycieczek szkolnych tu przyjeżdża, ale również już kilka razy prowadziłem tutaj takie warsztaty kowalskie z młodzieżą, gdzie te najprostsze takie czynności kowalskie udawało mi się przekazywać tym młodym ludziom. Niektórzy byli nawet zafascynowani, jeszcze później co jakiś czas przyjeżdżali, pytali się, troszeczkę chcieli
jak gdyby więcej tej wiedzy, ile mogłem, tyle przekazałem, i, ale jest to ciężka praca i można to traktować, ja to zarobkowo traktuję, bo nie mam innej możliwości dochodu, ale żeby z tego rodzinę utrzymać, załóżmy, to by był duży problem, wydaje mi się, na dzień dzisiejszy.